Widzicie Państwo, prawosławni z Białegostoku nie przyjeżdżają, tylko przyjeżdżają po prostu różni tacy politycy. Wszystkiego i mało, proszę Państwa, no bo tutaj Warszawa to jest klimat na dorobku, że ciągle coś robią, nie widać efektu, coś gdzieś wkładają, nie widać. Na dorobku ciągle im wszystkiego jest mało. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, proszę Państwa. Tutaj teraz dwa autokary do Angloameryki, Białystok były, i dwa autokary z Angloameryka, Białystok. Ale prawosławni nie przyjeżdżają, bo prawosławni tam, nie tu na Marszałkowskiej, w Angloameryce, Białystok, jak wejdą do cerkwi, to mogą tam w tej cerkwi 4 godziny sterczeć, śpiewając pieśni. Gospodzi pomiłuj, Gospodzi pomiłuj, Gospodzi pomiłuj. To jest dopiero, proszę Państwa, na modlin, jeśli o samoloty chodzi. A do Angloameryki, Białystok, to proszę Państwa, piękne busy jeżdżą. Zapraszamy. No. Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tu jest rozpiska sprzed Pałacu Kultury Stalina i Lenina, jak odjeżdża. Tu jest rozpiska. Możecie Państwo sobie poczytać, co, jak, o której. Poza tym mamy wschodni, poza tym mamy zachodni, poza tym mamy Warszawa Centralna, pociągi mamy, które bardzo szybko, teraz wszystko szybko, teraz nie ma wolno. Z Polski, a z Orła Polski, a no jeżdżą moherowi, jeżdżą ateiści. Natomiast, proszę Państwa, ani Świadkowie Jehowy, ani prawosławni, ani mormoni, religijni wszelcy, religijne systemy nie przemieszczają się. Dlaczego? Dlatego, że w Angloameryce, Białystok, jest wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. To po pierwsze, po drugie, stamtąd się rośnie kraj milenium na 1000 całe lat. No. Handel się tylko przemieszcza, ci, którzy handlują, ci, którzy sprzedają, a no właśnie, wszystko jest, wszystko masz, dojechać do Angloameryki, Białystok, zapraszamy. No.